Dobry wieczór, albo dzień dobry, jeżeli ktoś ogląda powtórkę. Dzisiaj zapraszam Was na pastele olejne do Krakowa pod Wawelski Zamek na malarską przygodę. Zdjęcie jest dzisiejsze. Zdjęcie jest w dodatku poprzedzone dwoma szkicami, które dzisiaj tam na miejscu robiłem pisaczkiem napełnionym akwarelą, który pokazywałem wczoraj. Rysunek dłuższy i szkic szybszy. I szczerze mówiąc, wolę tę wersję szybszą, co pokazuje tylko, że wcale nie liczba detali, czy też precyzja decyduje o jakości rysunku. To szkic, a dzisiaj będziemy pastelami olejnymi szkicowo również nieco ten temat interpretować. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszam wszystkich na pastelowe malowanie. Pastele olejne, no i szkicowo będzie też. Myślę, że możemy już zaczynać. Zaczniemy od kilku linii ołówkiem lub kredką. Ja do tego wykorzystam kredkę ołówkową, najzwyklejszą, brązową, tak konkretnie. Zerknę jeszcze tylko, czy widać wszystko i czy słychać. Zdjęcie znajdziecie w grupie. Dobry wieczór. Widzę, że widać i słyszę, że słychać. Alicję pozdrawiam w pięknej Szkocji, z pięknego Krakowa. Ciekawy jestem, jak tam wiosna w Szkocji. Zdjęcie nieco najprawdopodobniej skadrujemy, ale przede wszystkim przytniemy trochę papier, na którym będziemy rysować, bo chcemy mieć proporcje troszkę bardziej panoramiczne. Ja jeszcze sprawdzam tylko, jak sobie skadrujemy zdjęcie. Może nawet nie trzeba będzie przycinać papieru. Nie, nie trzeba. Po skadrowaniu zdjęcia jednak jest w porządku. Nie musimy ciąć papieru. Najwyżej zostawimy troszkę więcej luzu na dole i to wystarczy. Zdecydowanie asymetryczna kompozycja. Wawel do prawej strony bardziej, tak zwaną kurzą stopką do prawej krawędzi. Nieco bardziej, o może w ten sposób. Z tego, co pamiętam, dokładnie na 1 trzeciej ustawiłem podstawę muru tak. 1 trzecia od dołu to będzie nasz
Ależ gładki bardzo papier dzisiaj mam. Jestem ciekawy, jak się będzie na nim malować. Jedna trzecia od dołu, od tego zaczynamy. Przejdziemy troszkę za połowę i gdzieś tam wypadnie baszta. Kiedy szkicujecie lub malujecie architekturę na przykład, albo z daleka, albo z bliska, albo jeżeli jesteśmy otoczeni murami, ja stałem trochę bliżej, szkicując Wawel, musiałem objąć spojrzeniem dosyć szeroki kąt. Dosyć szeroki kąt widzenia. Warto wtedy wyobrazić sobie przed Wami kartkę. Można nawet dłońmi w ten sposób ograniczyć sobie pole widzenia i zobaczyć, gdzie w tym polu widzenia wypadają jakieś konkretne punkty. Na przykład, gdzie wypada baszta, gdzie wypada jakaś inna wieża lub skraj muru. Jednym słowem, warto zacząć od podzielenia sobie, rozrysowania właściwie na papierze bardzo uproszczonych zarysów. Na przykład takiego prostokąta, w którym za chwilkę zmieścimy cały zamek. Tutaj nieco po skosie w dół będą schodzić kolejne linie. I od razu powiem Wam, robimy to z gestu. To naprawdę nie musi być nawet równe. Chodzi o to, żeby było narysowane z gestem, z rozmachem, bo ten rozmach będzie nadawał naszemu pastelowi później energię. Jak trzeba będzie, to może nawet dwa szkice zrobimy. Myślę, że na pewno zrobię dwa szkice i wybiorę ten lepszy, tak jak to czasami się odbywa. Następnie warto podzielić zamek na część, na mury i na właściwy zamek. I pamiętajcie, nie robimy architektonicznego, bardzo precyzyjnego rysunku. To będzie, Paweł, potraktujemy troszkę bardziej jak bryłę, która gdzieś w naszym obrazie się znajdzie. A tak jak pokazywałem to na szkicu, nawet czasami lepiej zrobić coś szybciej i trochę mniej dokładnie, ale za to z energią. Dosyć sporo detali w prawdziwym zamku, oczywiście na zdjęciu, ale już pokażę z bliska, że można go podzielić na czynniki pierwsze i okazuje się, że nie jest aż taki skomplikowany wówczas, jakby się wydawało początkowo. Najpierw podział na pionowe i poziome części. Staramy
staracie się patrzeć na całą bryłę, żeby widzieć jej proporcje. Ważne, żeby przy takich architektonicznych tematach zachować sporo swobody, nie wpadać w przesadną precyzję, bo wtedy zaczyna się straszne nudzenie w rysunku i dziubanie, i to naprawdę później nie ma energii. Więc odważnie. Jeszcze tam w oddali jedna baszta, tam już Wisła płynie sobie. Troszeczkę ją pogrubimy. Szkicowo potraktowane drzewa. A, znak, słupek, może się pojawić jako jakiś akcent w przestrzeni. Ja zaraz robię kolejny szkic, także będziecie mogli jeszcze proces podglądnąć albo spokojnie dokończyć swój szkic. Pamiętajcie, nie jest naszym celem pokazanie każdego detalu Zamku na Wawelu, bo byśmy musieli to rysować kilka godzin. Jest celem raczej szkicowe i swobodne jego potraktowanie. Od góry na pewno pojawi się ta fantastyczna, wiosenna, kwietniowa chmura. O, ja ją nawet tak jeszcze zinterpretuję trochę bardziej dramatycznie i polecam wam też takie interpretacje robić. No i to wychodzi najlepiej, kiedy sobie pozwolimy na swobodną kreskę, na luzy. Kilka malutkich postaci. Dobrze, jeden szkic gotowy. Od razu z rozmachu robię kolejny. Siłą rozpędu, jak to się mówi. Ale zerknę jeszcze, czy coś piszecie ciekawego. Bardzo jestem ciekawy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wszyscy szkicują. Widzę, że jest pełne skupienie. No to ja zaczynam sobie drugi szkic i wybiorę później jeden z nich. Może, żeby było ciekawiej, ten zrobię jakąś inną kredką.
Albo ten zrobię od razu pastelą olejną. To będzie ciekawsze. Jak ktoś ma ochotę zrobić drugi szkic, to też polecam pastelą olejną z gestu. Najlepiej tak złapać od razu całą bryłę budynku i stopniowo ją wzbogacać o kolejne detale. O ile się nie mylę, pierwszy raz wawel na naszych zajęciach rysujemy. W końcu musiało się to wydarzyć. Ależ ja lubię szkicować pastelami olejnymi. To jest od razu kreska, która ma charakter. Kreska, której nie można poprawić, wymazać w każdym razie, i to jest bardzo, bardzo dobre. Tak, codzienne, szybkie szkice zdecydowanie przynoszą efekty. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie rozpoczął wyzwania szybkich szkiców w grupie szybkich szkiców, to zapraszam. Tam cuda się dzieją i wszyscy zdobywają błyskawicznie doświadczenie szkicując codziennie. Najlepiej oczywiście szkicować na żywo, tak jak ja dzisiaj pod Wawelem. Tak jak niektórzy w różnych ciekawych miejscach, nawet w pracy swojej zawodowej, szkicują. No i dzięki temu rozpoczęliśmy piękną tradycję szkicowania wszędzie. Pastele mają też tę fantastyczną cechę, że one od razu trochę likwidują nadmierną precyzję. Jesteśmy zmuszeni właściwie bardziej pracować akcentami, plamą niż detalami. To jest bardzo dobre.
No i teraz mam zagwozdkę, dwa różne szkice, nad którym tutaj pracować dalej. Myślę, że ten pastelowo-olejny trochę dalej pociągnę. No, będę starał się dzisiaj pracować wyłącznie dużymi plamami. Tak więc. Ponieważ mam bardzo gładki papier, to skorzystam też z możliwości rozcierania pasteli na nim. No i pamiętajmy o naszym głównym założeniu, to znaczy będziemy dopracowywać tylko pewne fragmenty, reszta pozostanie już bardziej swobodna i szkicowa. Siena palona oczywiście na dachu. Linia dachu będzie akurat taką bardziej dopracowaną, równą linią. Zaraz będą też przetarcia, o właśnie, palcem, a później nawet pewnie szpachelką.
żeby uzyskać efekt takiej jaśniejszej nieco cegły, bardziej oświetlonej. Trochę szarości również przyda się dodać do dachu, bo on odbija sobą szarość nieba. Odbija się w nim szarość nieba. Bardziej. Po polsku będzie brzmiało. Róż cielisty. Teraz ręcznikiem papierowym ścieram i rozcieram nieco te róże, które pojawiły się na murach zamkowych. Chodzi o to, żeby ta warstwa była cieniuśka, żeby też połączyły się ze sobą te różne odcienie różu i szarości. O właśnie. I żeby też wtopić się nieco bardziej w papier. To jest bardzo dobra na to metoda, zwłaszcza jeżeli korzystamy z gładkiego papieru. Ja taki dzisiaj akurat mam, taki wam polecam, być może przy drugim podejściu do tego tematu. Teraz po tym roztarciu, które wprowadziliśmy, możemy
znowu dodawać nieco ciemniejsze akcenty, nieco ciemniejsze detale. Tym samym kolorem, którego używaliśmy, tylko teraz on pozostanie w wersji już nie startej. To jest też dobry moment, żeby troszeczkę popracować nad detalami samego zamku, ponieważ przyjęliśmy, zaproponowałem w każdym razie taką metodę pracy, w której będziemy jakiś fragment dopracowywać zdecydowanie bardziej, a reszta zostanie szkicowa. Dodam jeszcze nieco miedzianej zieleni na dachach. No właśnie, ponieważ zaproponowałem taką metodę, to proponuję teraz wziąć w ręce kredkę. Kredkę ołówkową albo akwarelową, jedna i druga będzie dobra. Ja wezmę brązową, tylko ją sobie troszkę zaostrzę. Kredką dopracujemy, przede wszystkim dodamy cienie pod dachem. Tak naprawdę to jest najważniejsze w architekturze, to co modeluje bryłę, czyli akcenty. Cieni. Cały czas z gestem, cały czas odważnie. Cały czas z leciutką jednak szkicowością. Bardzo ciekawie można przedrapywać pastel olejną. Piękne, typowe trójdzielne okna wawelskie. Tak naprawdę to z zamku na Wawelu ten typ okna się wywodzi, a później rozprzestrzenił się po całej Polsce we wszelakim budownictwie. Między innymi kamienice z lat 30. Kamienice Art Deco bardzo często także wykorzystywały ten typ okna. Okna wawelskie, trójdzielne. Trzy kwadraty i trzy prostokąty. Mam nadzieję, że to widać na moim pastelu. Jest szkicowo, ale jednocześnie jest wrażenie, że jest dosyć precyzyjnie, bo lokalnie jest precyzyjnie i to jest cały sekret skutecznego a świeżego przy tym malowania, żeby
tylko gdzieniegdzie zasugerować dosyć nawet precyzyjnie kilka detali, a reszta pozostaje tylko luźną, nieco roztartą plamą. Zdecydowanie trzeba w tym celu wykorzystać szkicową, swobodną kreskę. A do nieba jeszcze troszeczkę, zaraz wrócimy, nim się zajmiemy. Naprawdę żaden detal zamku nie jest tutaj pokazany precyzyjnie. Wszystko jest tylko mniej więcej. Jakby chcieć analizować proporcje odległości pomiędzy oknami, to pewnie się okaże, że one się różnią, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby przy tej swobodzie oddać jedynie charakter, takie ogólne proporcje, a nie koniecznie każdy detal. Ponieważ zamek jest częściowo naszkicowany, proponuję, żebyśmy się zajęli niebem. Mam taką bardzo, bardzo jaśniutką niebieską pastel własnej produkcji. Myślę, że ona się tutaj sprawdzi. Ale zdecydowanie jeszcze przyda się tam szarość, bo to niebo nie jest mimo wszystko niebieskie, ono jest szare. Taka dzisiaj była szarawa pogoda w Krakowie, tylko z chwilowymi przebłyskami słońca. Jakieś lekkie akcenciki roztartej ultramaryny. A teraz troszkę wiosennej zieleni. Którą też zapewne co nieco później rozetrzemy. Takie akcenty,
To mogą być kreski, to mogą być plamy z gestu tam i z powrotem, kredką. A wszystko nieco przemieszane z szarością. Szarość będzie tutaj towarzyszyć w wielu miejscach. Troszkę przetarć papierem, a myślę, że czystym kawałkiem papieru jeszcze jakieś jedno przetarcie na niebie, na chmurze, właśnie gdzieś tutaj. Teraz kilka bardziej precyzyjnych detali, takich jak pnie i konary drzew. No i oczywiście małe ludziki, które wdzięcznie i skutecznie zbudują tutaj przestrzeń i poczucie skali całości.
kilka akcentów jaskrawej, wiosennej zieleni na trawie. I teraz tak, krótko o kompozycji. Mamy kompozycję po skosie, więc możemy zaakcentować ten skos, wzmacniając troszeczkę słup. Jakieś detale krawężnika. No i ogólnie lewy dolny róg. I wszystko przechodzi sobie ku prawemu górnemu rogowi, gdzie w zasadzie można by postawić akcent błękitu. Dodać jeszcze co nieco pni i konarów drzew. To jest też dobry moment na ciemniejsze akcenty, do których można użyć bardzo punktowo nawet czarnej kredki, ale z umiarem. Może nawet lepszy będzie bardzo ciemny brąz. Szkicowo potraktowane linearnie obłoki gdzieś tam w tle, tak żebyśmy mieli połączenie plamy oraz linii. Przyda się jeszcze akcent bardzo ciemnej zieleni.
Na sam koniec kilka akcentów, które jeszcze podkreślą wybrane miejsca, tak żeby zbudować rytm w kompozycji, troszkę go określić. No w każdym razie zwrócić naszą uwagę na konkretne punkty, ale też wyszczególnić takie punkty, gdzie uwagę zwrócić chcemy, oraz zróżnicować, czyli jeżeli gdzieś mamy dużą plamę jasną, to możemy tam dla równowagi dodać jakiś akcent. Ostrej kreski. Paznokciem przedrapuję jeszcze niektóre miejsca, żeby je troszkę rozjaśnić. Ale też zespolić nieco pomiędzy sobą.
No i tak oto szkic gotowy. Ja zerknę jeszcze, czy być może jakieś pytania się pojawiły z Waszej strony. Do olejnych pasteli może być zarówno gładki, jak i fakturowany papier, po prostu efekt jest inny. Pasteli olejnych zasadniczo nie łączy się z akrylami, ale eksperymentować warto. Czasem daje to zaskakujące efekty. Bardzo Wam dziękuję, życzę miłego wieczoru i zapraszam na kolejne zajęcia jutro. Dobranoc.